do gminy Cedry Wielkie z wizytą gospodarską przyjechali niecodzienni goście. Marina w Błotniku, stacja pogotowia ratunkowego w Cedrach Wielkich, remiza OSP w Koszwałach, czy budowane właśnie nowe przedszkole w Cedrach Wielkich. To tylko niektóre miejsca, jakie odwiedzili. To istniejące przedszkole w Cedrach Małych no już mocno odstaje, więc tym bardziej człowiek się cieszy, bo rzeczywiście warunki będą, i to już niedługo, już nie mówimy o latach, tylko mówimy o miesiącach. Myślę, że najbezpieczniej pod koniec tego roku. Gmina zawnioskowała o środki unijne. Chcemy na dokończenie otrzymać jeszcze 5 milionów złotych. Do tego jeszcze prawie 2 miliony na prowadzenie przez gminę tego przedszkola. A to wszystko pokazuje, że no, chyba najbardziej można być z tego zadowolony i radować się, że coś fajnego powstaje tutaj na naszych terenach. Inwestycja kosztuje przeszło 13 milionów. W tej chwili mamy zabezpieczone środki zewnętrzne na poziomie 9 milionów złotych. Ten gminny udział też będzie duży, ale z pewnością warto. Nie wolno oszczędzać na dzieciach. Jednym z tematów rozmów było bezpieczeństwo mieszkańców. Goście odwiedzili załogę stacjonującej w Cedrach Wielkich karetki pogotowia oraz remizę OSP w Koszwałach. Do tej pory musiała przyjeżdżać karetka z Pruszcza, która i tak jest obciążona dużą ilością wyjazdów, bo ja na co dzień jeżdżę właśnie w Pruszczu. Dojazd i tak zabiera sporo czasu. Myślę, że tak z 15 minut to przy bardzo sprzyjających warunkach, żeby tu dojechać, to raczej jest ponad 20 minut, a tak tu startujemy z tego miejsca i to ten czas jest zdecydowanie krótszy. Podobny rozwój OSP i to jest zasługa i druhów, i tutaj osoby, które organizowano, i pana wójta, który zawsze mu ta straż była bliska na sercu i działał tutaj bardzo skutecznie. Cedry będą się rozwijały dalej i położenie ich jest bardzo też takie, Cedr Wielki staje się coraz bardziej takie istotne w tym miejscu, w tym zwórniku. Tu będzie się rozwijał i gospodarka, i przemysł, i będzie przybywało mieszkańców. Więc na pewno trzeba będzie, należy będzie wspierać i rozbudowywać też tą strażnicę w Koszwałach, ale tak powoli, stopniowo. A najważniejsze, że jest i tradycja, no i widać te inwestycje w ostatnich latach. Przepiękne, nowoczesne wozy strażackie, wozy bojowe, no, które służą ludziom. Niemałe wrażenie zrobiła remontowana szkoła w Cedrach Małych i okolice hali sportowej w Cedrach Wielkich, gdzie wkrótce ma powstać nowe boisko. Tego typu inwestycje powinny być permanentnie modernizowane i w razie potrzeby nowe. To wszystko zależy od zapotrzebowania. Jeżeli wójt widzi, że ma sporo młodzieży, dzieciaków, no to trzeba im umożliwić, żeby tą swoją energię wyładowały. No i dzisiaj piłkarze to jest najpopularniejsza jednak dyscyplina. Trzeba w związku z tym podejmować te wyzwania i budować. Ważnym punktem wizyty była także marina w Błotniku. No jest to miejsce, które powstało gdzieś w polu, gdzie była woda. Powstała piękna przystań Błotnik z funduszy unijnych. Od wielu lat inwestujemy tutaj jako samorząd województwa pomorskiego, który zarządza funduszami unijnymi, właśnie w rozwój marin, przystani. I jedną z takich jest Błotnik. Oprócz infrastruktury samej przystani i tutaj obiektów, które są przy przystani, zakupiliśmy też łódki, gdzie dzieci z Cedrów i z całej gminy mogą uczyć się, jak żeglować, mogą poznawać tajniki fizyki, geografii i sztuki żeglarstwa. Gmina Cedry Wielkie zmienia się na naszych oczach. Więcej ciekawych i treściwych wiadomości z regionu znajdą Państwo jak zawsze na www.północna.tv. Jeśli ten film się Państwu spodobał, to zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania dalej. W opisie pod filmem czeka na Państwa specjalny link z kawą, który pomaga nam rozwijać kanał. Północna TV, Ty też masz swój głos.